Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Warnews.pl i z Łambasada. Dzisiaj moim gościem jest Paweł Jeżowski. Witam cię serdecznie, Pawle. Witam Ciebie, witam wszystkich. Pawła Paweł, chyba nie trzeba przedstawiać osobom, które interesują się tak naprawdę gospodarką Federacji Rosyjskiej. Odsyłamy was oczywiście po większą ilość informacji na stronę pawa ekonomia gdzie znajdziecie masę informacji, ale dzisiaj z Pawem chcielibyśmy porozmawiać na dość ciekawy według nas temat, czyli tak naprawdę jakie zagraniczne koncerny i czy w ogóle jeszcze zrobią interesy na terenie. Federacji Rosyjskiej. Pawle, jak to wygląda dzisiaj? Wiesz co? Sytuacja jest dosyć prosta. Bo są koncerny, które wyszły zupełnie z Rosji. Są koncerny, które działają i nic nie zrobiły, czyli nie ograniczyły w żaden sposób swojej działalności. I są takie koncerny, które ograniczyły na przykład inwestycje, są w, w takim zawieszeniu. I tutaj myślę, że każdy może sobie to sprawdzić. Ja wielokrotnie podawałem, są takie dwie listy najgłośniejsze, czyli są osoby, które to codziennie badają, sprawdzają. Ja skorzystam z tych danych. To są dane, które pochodzą najczęściej z Uniwersytetu Yale. To jest jedna z list. Natomiast jest druga lista, którą prowadzą sami Ukraińcy, to znaczy Kijowski Uniwersytet. Ekonomiczny i tam mamy informacje naprawdę, nawet co kilka godzin, modyfikowane, możemy sobie sprawdzić. Tak, że mamy firmy, które faktycznie zostały, działają, operują w Rosji, i są firmy, które ogłosiły w zeszłym roku, że wychodzą z Rosji, jak i również firmy, które to zrobiły. Ja swego czasu puszczałem taką, taki artykuł na ten temat, jak żyje się w Rosji rok po inwazji, i tam było dużo właśnie informacji, z jakich krajów europejskich są firmy, które pozostały w Rosji? No i tam możemy właśnie spostrzec, że to, jest, to są głównie Niemcy, Włochy, Austria, Węgry. No i tu też jak gdyby od razu się rodzi takie spostrzeżenie, że jeżeli wprowadzamy sankcje, to bardzo często te firmy, które posiadają nadal dosyć, mówię firmy, te rządy i te kraje, które posiadają nadal dosyć dużo firm w Rosji, Najczęściej są najmniej przychylne kolejnym sankcjom. No to jest naturalne, no. chcą dbać, chronić własny biznes, własne firmy. Natomiast to się zmienia, no codziennie są jakieś nowe informacje. Trzeba też również pamiętać, że Rosja i reżim robi wszystko, żeby ograniczyć te wyjścia w sposób taki siłowy. To znaczy, oni jakiś czas temu wprowadzili ustawy i dekrety, które mówią na przykład, jeżeli. 2023 nie zdecydowała się rok wcześniej na wyjście z tej Rosji, no to teraz musisz się liczyć z tak zwaną specjalną komisją, która musi zaakceptować twoje wyjście z Rosji. I żeby wyjść z tej Rosji, to twoje udziały musisz sprzedać przynajmniej z 50% discountem i oprócz tego musisz wpłacić do skarbu państwa na rzecz rosyjskiego budżetu, przynajmniej 10% wartości sprzedaży, lub rozłożyć, rozłożyć na raty tą sprzedaż rosyjskiemu podmiotowi, jeżeli to jest rosyjski podmiot. To powoli staje się coraz trudniejsze, ale również prowadzenie biznesu w Rosji staje się coraz trudniejsze, bo mamy następny dekret, który mówi, że jeżeli jest na przykład spółka joint venture, to, to najczęściej występowała w Rosji, czyli mamy Rosjan, plus firmę zachodnią, no i mamy w zarządzie, tak? Część zarządu jest rosyjska, część e, powiedzmy spoza Rosji, zagraniczna. No to według kolejnej ustawy Rosjanie mogą pominąć ciebie w decyzjach. Czyli może być sytuacja, że ty masz firmę w Rosji, jest to jakaś firma, e, córka, no i rosyjska część zarządu może powiedzieć, ok ale nie masz prawa głosu, my sami tutaj będziemy zarządzać tą firmą. Więc to się, ta, ta układanka jest bardzo skomplikowana. Sporo firm, można powiedzieć, że na przykład chciałoby teraz wyjść z Rosji, natomiast jest w jakimś tam stopniu uwięziona, no co prowadzi do takich pewnej, pewnego rodzaju patologii, tak, czyli te firmy są pozbawiane często kapitału, jakichś przepływów, pracowników, no i one na przykład są na papierze, ale no ale na przykład nie za bardzo mają co produkować i tak dalej. I tak dalej. To Paweł, to, to jak zatem jest z firmami francuskimi, o których dość głośno ostatnio mówimy, o firmach spożywczych i o firmach sprzedających produkty budowlane. One chcą wyjść z Rosji, czy one teraz z tej Rosji wyjść nie mogą? Wiesz co, jeżeli mówimy tutaj o grupie Oszon, bo to jest grupa pewnej takiej arystok arystokratycznej rodziny, która posiada kilka takich, no można powiedzieć, molochów, jeżeli chodzi o ten handel detaliczny, czyli Oshon, Leroy, Decathlon, no to te wszystkie firmy, które u nas tam jest około 7 spółek, i te wszystkie firmy z grubsza, oprócz, no jedna tam się wycofała, i na przykład Decathlon też ograniczył działalność, ale nie ograniczył na przykład Decathlon działalności, dlatego że chciał, tylko ze względu na zerwane łańcuchy dostaw. No i problemy, jeżeli chodzi o te dostawy. Natomiast firma od początku mówiła, że nie chce ograniczać działalności, że jej się podoba bycie w Rosji. I była akurat ta, ta rodzina i to jest taki przykład, kiedy cały zarząd był mocno prorosyjski. Mam oczywiście potem były jakieś próby. One są cały czas, że to tak nie do końca. Tuszowania tych rzeczy, natomiast no, jeżeli słuchaliśmy wypowiedzi, no to wypowiedzi były wręcz prorosyjskie. No, w tym momencie sytuacja jest o tyle dla akurat tej firmy niedobra, ponieważ oni zostali umieszczeni na takiej liście, którą przygotowało Ministerstwo Ukraińskie. Jest to lista firm, które sprzyjają, wspierają terroryzm. Tam jest kilka firm, a Ak akurat Oshon został wprowadzony i spowodowało to e, już konsekwencje, dlatego że Amerykanie zaczęli prowadzić śledztwo w tej sprawie. Chodzi tutaj o mm, dosyć poważną rzecz, bo Oshon jakiś czas temu zaczął robić zbiórkę taką zbiórkę, która u nas czasami jest, jeżeli chodzi o wspieranie Ukraińców. Przy czym u nas one są humanitarne, tam teoretycznie też była humanitarna, natomiast była skierowana na wspieranie i, na, jak gdyby, na zbieranie żywności dla rosyjskich żołnierzy, odzieży żywności, tak. I ona była robiona przy tych supermarketach o Ale To jest jak gdyby łamie ruchu. amerykańskie sankcje, tak? Bo, bo Paweł, tutaj... to było to zamieszanie, że to właśnie oni się tłumaczyli, że to ma trafić do ludności cywilnej na terenach okupowanych. To już no, są no... jakieś informacje, że to trafiło do rosyjskiego wojska. Tak, 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 tak. tak, tak. No właśnie o to wiesz, bo jakby trafiło w human... byłoby humanitarne i trafiłoby do ludności cywilnej, no to nie łamałoby sankcji amerykańskich. Tu chodziło o to, że te sankcje amerykańskie są łamane w momencie, kiedy dostarczamy uzbrojenie, ale również żywność dla żołnierzy rosyjskich. Wiesz? I, I to jest ten główny zarzut. No i mamy tutaj dowody, tutaj Ukraińcy przedstawili dowody, no i wszystko wskazuje, że tak jest, tak? że on jak gdyby złamał. Co się stanie dalej, trudno mi stwierdzić, tak? Natomiast no, zarzuty są moim zdaniem dosyć poważne. Paweł, gdy rozmawiamy o zagranicznych firmach, no to na myśl mi przychodzi jedno pytanie, które też bym chciał zadać, czy gdy ekscytowaliśmy się na początku konfliktu, że takie firmy jak McDonald's, IKEA wychodzą z Rosji i powiedzmy, Rosjanie nie będą już mogli ten powiedzmy przyspiewowy Rosjanin nie pójdzie na zakupy, nie kupi tego burgera, nie kupi ciuchów znanych firm odzieżowych. Jak to wygląda? Czy te firmy się wycofały? Bo teraz widzimy tak, powstał jakiś tam powiedzmy McDonald pod inną nazwą i Ikea pod inną mm -hmm. nazwą. Czy Rosjanin idąc do tego sklepu, on kupuje te same produkty z inną nazwą? Czy po prostu ma zaoferowane powiedzmy ich odpowiedniki produkowane już powiedzmy na innych rynkach czy przez rynek Federacji Rosyjskiej? Wiesz co, to bywa różnie najczęściej najczęściej jest tak, że te marki się wycofały, natomiast najczęściej też tak było, że one, wiesz, nie działały w ten sposób, że miały własnych pracowników, czy własne firmy, które rozwijały w Rosji, no i przykład McDonalda jest, czy, czy Ikei, tak, czy jakichś innych, jest, jest dobrym przykładem. One często działają na zasadzie franczyzy, czyli miałeś markę, Miałeś jakiegoś lokalnego przedsiębiorcę i lokalne firmy, które obsługiwały tą markę, czyli powiedzmy, McDonald dawał znaczy W Polsce tak samo jest, znaczy McDonald działa, akurat to jest przykład, że działa tak i tak, czyli ma własne, e, własną sieć, czyli jest część jak gdyby w tej sieci McDonalda i to jest własność McDonalda, ale są firmy, które świadczą te usługi na zasadzie franczyzy, czyli ja daję tobie znaczek, co miesiąc płacę za ten znaczek, dostaje różnego rodzaju szkolenia, tą, tą sieć produktów i tak dalej. W przypadku Rosji no, zaistniała sytuacja, że te główne firmy matki wycofały się, natomiast no, jeżeli prowadziłeś, no, byłeś wyobraź sobie tak, no, jesteś Rosjaninem, prowadzisz taką sieć od, nie wiem, 20 lat a, i wcześniej działałeś na zasadzie franczyzy i masz kilka takich, powiedzmy, restauracji w Rosji, w dobrych w dobrych punktach, no to co, co robisz? No to próbujesz cały czas to kontynuować. No i tu powstała też taka sieć, akurat w przypadku McDonalda, która zastąpiła tą amerykańską firmę, rosyjska sieć. A w przypadku na przykład Ikei czy innych firm działało to podobnie. Niemniej trzeba też powiedzieć, że były firmy, które zrobiły wiesz coś takiego, czyli wyszły z Rosji. No, mówimy o na przykład firmach, które nie wiem, dostarczały kosmetyki czy odzież. I, I też, żeby było to zrozumiane, nie wszystkie, bo to jest różnie, trzeba by spojrzeć. Właśnie Ukraińcy publikują jak gdyby cały czas na bieżąco, która firma wraca do Rosji pod zmienioną nazwą, bo są takie przypadki, nie? Czyli oni mm, powiedzmy wyszli z Rosji, natomiast zaczęli współpracować znowu po powiedzmy pół roku, ale pod zmienioną nazwą. No i to wynika z tego, że no biznes jest jaki jest. No jeżeli jest możliwość zarobienia, no to są firmy, które się na to będą decydować. Nie ma tutaj próżni. Natomiast no trzeba też, jak gdyby pamiętać o skali, bo problemem nie jest chyba to, że firmy wracają i dla tych firm też, też to nie jest, jak gdyby. Problemem, problem, który tutaj dla tych większości firm jest taki, że ten rynek rosyjski przestaje być perspektywiczny. I dlatego teraz coraz więcej firm decyduje się na wyjście z Rosji, bo do tej pory było tak na początku no to były te względy, powiedzmy, etyczne, potem były te względy związane z tym rachunkiem ekonomicznym, no bo coraz było właśnie trudniej wyjść. Wyjść z Rosji, no, natomiast no, teraz to wygląda jeszcze zupełnie inaczej, no bo, tak jak powiedziałem, te firmy często są uwięzione w, te, w tej Rosji. No i tutaj często tak to jest, tak próbują wyjść, ale żeby nie wyjść, czyli żeby spełnić te wszystkie wymagania, jakieś tam dodatkowych, nie mieć z tego względu obciążeń finansowych. Natomiast dla nich coraz bardziej jest istotne nawet nie taki rachunek ekonomiczny na tu i teraz, tylko jeżeli są jakieś większe firmy, to zastanawiają się perspektywicznie, czy ten rynek przez najbliższe lata będzie perspektywiczny, i czy będzie się rozwijał. I to bardzo dobrze widać w przypadku firm na przykład azjatyckich. Bo te firmy wycofały się z Rosji. Nie dlatego, że są jakieś sankcje, na przykład mamy podmioty chińskie, które się wycofały, tylko dlatego, że zdecydowały, że rynki powiedzmy, nie wiem, Azji Południowo-Wschodniej są bardziej atrakcyjne niż rynek rosyjski. I to jak gdyby pokazuje, że sytuacja, jeżeli chodzi o tą ekonomię rosyjską, no nie jest tutaj za dobra. A jeżeli jeszcze spojrzymy na spadek, ostatnio publikowałem yy, i to mówiłem w wieściach Rosji i u. Kapitana Lisowskiego, ten wywiad powinien się ukazać dzisiaj, jak i również na Twitterze publikowałem. Wygląda to tak, jak popatrzymy na rynek hurtowy, sprzedaży hurtowej, no bo tutaj my mówimy teraz o tym, co my widzimy, czyli ten detaliczny, nie? No to w hurtowym, wiesz, oni, jeżeli popatrzymy właśnie na te wszystkie marki i tak dalej, no to w hurtowym oni w sprzedaży spadli o 40%, a w zyskach spadli o 29%. No i ten można powiedzieć, okej, okay, no to nie jest załamanie, znaczy no nie jest jeszcze tak źle, no jeszcze tak nie jest źle, ale w tym roku znowu już będą spadki. To jest taka, można powiedzieć, powolna, mm, po, powolna degeneracja tego, y, tego rynku, szczególnie jeżeli chodzi o handel. tak, No bo, no bo ryn rynek, 40%, to jednak jest, jest odczuwalny. Większość słuchaczy i widzów no, spodziewa się takiej informacji, że tam będziemy, będzie to widoczne na rynku detalicznym. Na tym rynku detalicznym będzie to widoczne w takim ostatnim momencie. Jak już naprawdę wszyscy, wszyscy się wycofają. Dlaczego? No, dlatego, że jeżeli mamy na przykład Globusa niemieckiego czy właśnie Oshon, oni dostarczają jakieś towary. No i będą się przedstawiać, będzie mniej towarów europejskich, więcej azjatyckich. Dopóki będą mieli możliwość zarobku na tej Rosji, to będą zarabiać. Do końca. No też można spojrzeć na, na przykład na supermarkety i na ten handel hurtowy i detaliczny na Ukrainie. Tam chyba e, tydzień po odzyskaniu Hersonia, e, supermarkety zaczęły działać, tak? I tam były dostawy, tak mogłeś kupić praktycznie wszystko. No to jak gdyby pokazuje, e, jak, jak to wygląda. Nawet w dobie wojny i jakichś działań wojennych, nie? że są firmy, które będą działały, będą ryzykowały i będą dostarczały tego typu produkty. A więc, no, dlaczego miałoby nie robić to do Rosji? Być może za czas, nie wiem, firmy hinduskie czy, czy chińskie wybędą tych europejskich dostawców i również w tym handlu. Szczególnie, że mamy sytuację taką, co teraz widać, że zmienia się, można powiedzieć, jeżeli chodzi o handel i detaliczny, i powoli hurtowy, będzie w 2023 zmieniało się źródło dostaw i, i, i ta wymiana handlowa, bo do tej pory większość stanowiła, czy większość, no dużą część, może większość to nie, właśnie, ale na pierwszym miejscu była Europa, to znaczy Rosjanie handlowali głównie z Europą. I handlowali z tą bliską zagranicą. Czyli z różnego rodzaju tam krajami, z którymi sąsiadują. Z Kazachstanem, tak, z Uzbekistanem, no, ale też dalszym, może nawet nie sąsiadują, no, ale na przykład z Uzbekistanem, z tymi byłymi republikami sowieckimi. I teraz będziemy mieli taką sytuację, że w 2013, jeżeli chodzi o import towarów z Chin, on już był wysoki w 2022, bo skoczył do 44%, ale będzie powyżej 50%. Eksport do Chin będzie powyżej 40%. Czyli mamy sytuację taką, że mamy, Rosjanie będą mieli jednego głównego partnera handlowego i to będą Chiny. Tam dalej w przypadku eksportu będą Indie, a ta wymiana pomiędzy Europą a Rosją będzie się zmniejszać. Ona nadal będzie istniała. Tak? To będzie kilkanaście, czy może nawet jeszcze w 2020 kilkadziesiąt procent. Ja myślę, że może już nawet być kilkanaście, i będzie to maleć. A więc tutaj będziemy mieli sytuację taką, że do tej pory Rosjanie się ratowali tym importem równoległym czyli sprowadzali te produkty bez zgody producenta. Tak jak mówiłeś, część marek zostało, część marek wróciło pod innymi nazwami, część marek jak gdyby powstało bez zgody producenta czyli ta, 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 ta zbuntowana franczyza. Natomiast no, trzeba liczyć się z tym, że ten rynek rosyjski się przestawi na, zupełnie na ściąganie tych towarów z Chin i to na pewno w imporcie no, już powyżej 50% to jest naprawdę dominująca pozycja. A jeżeli chodzi o eksport, no to ten eksport surowców no, będzie głównie szedł do Chin. Yy. No i to tak, tak to wygląda. A Paweł, na koniec muszę Ci jeszcze zapytać o jedną rzecz. Poruszaliśmy wiele razy, czy rozmawialiśmy na naszych pokojach Twitterowych, czy czytaliśmy informacje zamieszczone przez Ciebie, czy, czy na Twojej stronie internetowej. Kiedy my się możemy spodziewać jeszcze, czy w ogóle się możemy spodziewać jakichś sankcji Unii Europejskiej związanych właśnie z produkcją żywności? Bo na razie one uderzają w jakieś tam konkretne gałęzie rosyjskiego przemysłu. Czy my w najbliższym czasie możemy się spodziewać takiego, powiedzmy, sankcji uderzających w przeciętnego Rosjanina? I czy po roku wojny ten Rosjanin może mniej kupić, ma mniej w portfelu? Jak Ty to oceniasz? Myślę, że. Znaczy wiesz, no, trudno mi się wypowiadać za Unię Europejską i za Komisję. Um, uważam, natomiast, że takie sankcje byłyby albo inaczej, no można je wprowadzić, natomiast one nie byłyby skuteczne. Dlaczego? No? Dlatego, że jeżeli chodzi o rolnictwo i produkcję żywności, Rosja dobrze sobie radzi. Dobrze radziła sobie już nawet po tym 2014 roku, czyli wprowadzeniu sankcji i. Wtedy nastąpiło drastyczne tąpnięcie PKB rosyjskiego, o czym, nie wiem, fani rosyjscy zapominają, czyli sankcje zadziałały, pomimo, że według nich nie zadziałały. Natomiast jeżeli chodzi o żywność, Rosja sobie dobrze radzi, czyli ma dostawców krajowych, ale pojawią się też dostawcy z innych krajów No i to spowoduje, no może, może dobrze, tak. natomiast no to spowodowałoby Mniej więcej to, że Rosja przedstawiałaby się na, na innych dostawców z innych kierunków. Myślę, że tutaj Rosjanie pewnie by odczuli, bo towary by się, one już się zmieniają, tak. No, nie ma wszystkich towarów, powiedzmy, zachodnich, które były dostępne, ich różnorodność się zmniejsza. Natomiast no, widzimy, że one są zastępowane w dużej mierze przez często gorszej jakości towary miejscowe, ale i też towary zagraniczne. Nie spodziewałbym się, że Unia coś takiego wprowadzi. Natomiast, no, jeżeli by wprowadziła, to za wiele by to nie zmieniło. Jeżeli natomiast pytasz się, czy Rosjanin odczuwa, tak odczuwa, ale nie na zasadzie takiej. I to jest takie, myślę, że największe nieporozumienie, bo tutaj się spodziewamy, że wprowadzenie sankcji będzie się wiązało z tym, że ktoś pójdzie do sklepu i nie będzie mógł nic kupić. Dokładnie o tym mówię. Tak wiele osób. No, tak, jak gdyby istota sankcji nie jest tego typu, istota sankcji trochę jest takie gotowanie żaby, wiesz, czyli robisz to, że prowadzenie biznesu dla firm jest coraz trudniejsze, coraz droższe i coraz bardziej skomplikowane i ty musisz często, i to najwięcej widzisz tam, gdzie potrzebujesz technologii, im bardziej zaawansowanej technologii potrzebujesz, czyli masz przemysł surowcowy, Produkcję na stali, produkcję samochodów, czyli to uderza głównie w firmy. Czyli masz na przykład, zobacz, przykład ten, tego rynku motoryzacyjnego jest dobrym przykładem. W przeciągu pół roku a, wszystkie firmy zachodnie, ale i azjatyckie wycofały się. i teraz masz sy sytuację, no taką, no, dla mnie, aż byłem też zaskoczony, że to tak się szybko stało. Że nie tylko powiedzmy, Volkswagen Renault wycofał się, ale również na przykład Toyota zawiesiła, tak e, e, swo, swoją działalność nie produkuje tam samochodów. Tam przecież firmy miały swoje fabryki. Natomiast w tym globalnym świecie te sankcje i złamanie tych łańcuchów dostaw powoduje, że no nie jesteś w stanie produkować, no bo te komponenty to nie pochodzą tylko od jednego dostawcy, nie. Czyli jak robisz ten samochód, no to tam masz wielu pod dostawców, wiele komponentów, to jest skomplikowany proces, a to tylko są samochody, nie, można powiedzieć, a, a co jeżeli chodzi o jakieś inne technologie, inne branże, więc ta produkcja żywności to jest ten taki ostatni element, nie, akurat, który sankcje mało biją, oczywiście też biją, nie, no bo mamy problemy jeżeli chodzi o, o rolnictwo, tak, które się pojawiają, natomiast no myślę, że tu akurat tutaj Rosjanie poradzą, bardziej bym Obawiał się czy dewaluacji rubla, jeżeli chodzi o takiego zwykłego Rosjanina, czy pomysłów w stylu wymiana moich oszczędności na obligacje wojenne, tak długoterminowe. Czyli mam jakieś oszczędności, no i rząd powie na przykład, że miałeś te oszczędności, a teraz to będą obligacje wojenne, nadal je masz. Jak się zakończy wojna, no to będziesz mógł je wykupić, nie? a do tego czasu musisz wspierać. Tak, tak? Wiesz, dużo, dużo osób myśli, że. Sankcje doprowadzą, powiedzmy, do takich widoków jak za komuny trochę w Polsce, czyli kolejek tak, sklepa, wiesz. Wiesz, kartki itp. Czy wiesz, czy. My, tak, czy, czy po prostu ten konflikt, jeżeli on powiedzmy będzie jeszcze trwał, a wszystko wskazuje, że będzie trwał jeszcze długo, czy on w końcu doprowadzi do takiego jakiegoś naprawdę dużego załamania tego rynku rosyjskiego, czy tak jak mówisz, oni znajdą, powiedzmy, sobie jakieś pozostałe inne rynki zbytu, widzimy tą ofensywę dyplomatyczną. India, Afryka, Chiny, czy po prostu Rosja i tak sobie jakoś poradzi, bo i tak ten Rosjanin jakoś tam sobie przeciętnie żył. Wiesz co, same sankcje w sobie nie spowodują tego, czyli załamania tego rynku detalicznego i braków towarów. Natomiast jeżeli w którymś momencie będzie hiperinflacja, pojawiłaby się hiperinflacja, to rząd, albo inaczej. Jak pojawiłoby się za duża ilość pieniądza na rynku, bo może hiperinflacja, tu już poszedłem krok dalej, to mogłoby się okazać, że rząd miałby do dyspozycji dwa, dwa, yy, dwa rozwiązania: albo właśnie hiperinflacja, albo różnego rodzaju ograniczenie dostępu do towaru. Bo chodzi o to, że nagle pojawić się, wiesz, jeżeli pojawić się na rynku duża ilość pieniądza, czyli rząd zacznie drukować, tak, uruchomi te drukarki, on już to zrobił, natomiast uruchomi jeszcze bardziej, no i masz sytuację taką, że masz dużą ilość tego rubla, który ma małą wartość, a mało towarów, no i wtedy masz do dyspozycji dwie możliwości, no albo ten rubel jest dewaluowany, znaczy jest, ma, masz inflację i coraz mniej możesz kupić za te ruble, które dostajesz co miesiąc, no albo będzie się ograniczać, mówić, "OK, te ruble są coś warte, ale ty nie możesz kupić, czyli ograniczamy dostęp do tych towarów poprzez różnego rodzaju talony, jakieś, jakieś dekrety, no różnego rodzaju jakieś ograniczenia nie? i wtedy faktycznie może byłoby to, co część słuchaczy i widzów by się spodziewała, ale czy tak nastąpi, tego nie wiem, bo może się okazać, że na przykład rząd wybierze jednak tą hiperinflację czyli że inflacja będzie tam, nie wiem, kilkadziesiąt, czyli ten taki wariant trochę turecki, nie? że my z jednej strony m, gdzieś tam staramy się to niwelować tym, że wartość tego pieniądza spada. I wtedy to będzie na zasadzie takiej, że on wchodzi do sklepu i to, co my obserwowaliśmy również w Polsce ileś lat temu, zresztą teraz też mamy wysoką inflację, za miesiąc wchodzi i widzi, że to jest dwa razy droższe, nie? No, ale no, będzie a... dostępne wtedy, nie? No jakoś to trzeba będzie rozwiązać. Paweł, to ja Ci dziękuję za, za poświęcony twój czas. Z całego serca życzę Rosjaninom, Rosjanom, przepraszam, żeby tych produktów mieli jednak jak najmniej, żeby żyło im się dzięki ich władzom coraz gorzej, ale no zobaczymy co będzie, a to co się będzie działo w rosyjskiej ekonomii możecie obserwować oczywiście na mediach społecznościowych Pawła Jeżowskiego na jego stronie na stronie internetowej Ekonomia z Rosji. I jeszcze raz Ci serdecznie Paweł dziękuję. Mam nadzieję, że to nie na... Ja się nas... dołączam do życzeń, chociaż chciałbym je zmienić trochę, bo ja życzę Rosjanom, żeby no. żeby władze przejęli rozsądni ludzie, zakończyli tą wojnę i zaczęli dbać o Rosjan, a nie budowę jakiegoś fikcyjnego imperium, bo tutaj Rosja ma i zarówno możliwości, żeby zbudować sprawnie działające państwo. Natomiast, no. Nigdy do tej pory się to nie udawało, jeżeli chodzi o ostatnie lata. No i Pytanie, Paweł. Czy społeczeństwo kiedyś. rosyjskie jest na to gotowe i przez lata tej propagandy i budowania w głowach jakiegoś mitu wielkiej Rosji, Rosjanie w ogóle będą chcieli jakiejś zmiany? Jest co? Uważam, że jest gotowe. Każde społeczeństwo powinno dostać szansę. Uważam, że rosyjskie również. No, Natomiast no, cały czas jest wiesz karmione takimi. Mitami, że Rosja jest wielka, trzeci, trzeci Rzym i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli z nimi porozmawiasz, zapytasz się, jaki Rzym, przecież oni chodzą do tego kościoła i wiele innych rzeczy, rozwody, aborcje. Natomiast oni mają jakąś misję tworzenia tutaj imperium, i to, to jest jakieś, to jakieś jest że... dziwne. Myślę, że jakby była jakaś jednak inna władza. Kiedyś być może to nastąpi, a być może Rosja musi upaść dosyć nisko, żeby żeby do tego doszło. Nie wiem. Ja, wiesz co, najbardziej jednak jestem załamany tym, że jednak jest tysiące, jak nie miliony Rosjan, które żyją na Zachodzie i nie obserwujemy jakichś takich, wiesz, wieców, powiedzmy antyputinowskich, że jednak więcej mamy tych materiałów, chociaż one też nie ma ich zbyt wiele, które jednak, wiesz, Pokazują jakąś młodzież rosyjską, czy nastolatków, którzy gdzieś tam latają po Berlinie, Paryżu, czy, czy, czy Madrycie i jednak gdzieś tam rysują zetki i wspierają Władimira Putina, tak? No też jest taka część, na pewno. Tak jest. Jeszcze raz Paweł, dziękuję. Dzięki. Odsyłamy na media społecznościowe Pawła Jerzowskiego, zachęcamy do zasubskrybowania kanału i wsparcia nas na Patronite. Dziękuję serdecznie. Trzymajcie się. Dzięki.